wiele wskazuje na to, że wschodzący gwiazdor Rami Malek, zdobywca Oscara 2019 za najlepszą rolę męską, pojawi się w 25. filmie o przygodach Jamesa Bonda. Aktor, który w brawurowy sposób wcielił się we Freddiego Mercury'ego w biograficznym filmie Bohemian Rhapsody, coraz częściej wymieniany jest jako kandydat na głównego antagonistę agenta 007. Rami Malek z dużym prawdopodobieństwem pojawi się w najnowszej części przygód o Jamesie Bondzie Shatterhand. Reżyserem został wybrany Cary Fukunaga, który od razu zdecydował o obsadzeniu w filmie tegorocznego laureata Oscara. Rami Malek, choć największy rozgłos zyskał dzięki Bohemian Rhapsody, może pochwalić się niemałym dorobkiem. Fani talentu aktora mogą go oglądać w serialu MR Robot, a w przeszłości wystąpił także w Zmierzchu. Przed świtem część drugiego. Na szczęście Rami Malek nie poprzestał na roli władającego żywiołami wampira z Egiptu, co poskutkowało nagrodą Akademii Filmowej. Co ciekawe, rolę tajemniczego złego miał początkowo otrzymać Tomasz Kot, pierwotny reżyser 25. części przygód o Bondzie. Danny Boyle był zachwycony kreacją aktorską Gwiazdy Zimnej Wojny i to właśnie polskiemu aktorowi zaproponował udział w tej produkcji. Jednak reżyser pokłócił się z odtwórcą roli Jamesa Bonda, Danielem Craigiem, co przyczyniło się do rezygnacji Boyla. Wraz z jego odejściem Tomasz Kot również stracił możliwość wystąpienia w kultowych przygodach agenta 007. Jak wiadomo, w Shatterhand swoje role powtórzą Lea Seydoux, zagrała w Spectre ukochaną Bonda, Ralph Fiennes, filmowy M, i Naomi Harris, panna Moneypenny. Premiera datowana jest na 8 kwietnia 2020 roku. Jak sądzicie, czy Rami Malek odnajdzie się